co, kochani, wpada druga bramka Futbol Akademii Lwówek, w tej chwili wygrywa 2-0. Też prowadzą chłopcy świetne zawody. Pierwszy mecz im się nie ułożył, przegrali, drugi mecz wygrali. Potem z nami minimalnie 2-1 przegrali, natomiast w tej chwili prowadzą 2-0. Także no, po pierwszej rundzie rewanżowej, po pierwszej rundzie przed rundą rewanżową najprawdopodobniej będą mieć dwa wygrane meczyki, dwa przegrane. My na razie mamy dwa wygrane, jeden remis. Natomiast przed nami teraz będzie no, fajne, mocne spotkanie z ekipą Czarnych, czyli z ekipą Görlitz. No, tam jest taki jeden chłopak, kochani, spory, wysoki, taki mocno wyrośnięty. No, nie wiem, czy damy radę sobie poradzić, dlatego że sieka piły z daleka, dużo bramek, bardzo silna, ułożona noga. W każdym razie z tej strony, kochani, zapis jest słaby, bo nam po podłodze odbija się światło, w związku z tym przejdę tam do końca, gdzie nagrywam. Mamy 2:30 minut jeszcze tego spotkania. Zobaczcie, duży napór na Ostrich, duży opór ognia. Natomiast trener Grześ prowadzi już ekipę, Siemka prowadzi już ekipę na kolejny meczyk. Siema, Julcio. Słuchajcie, no, chłopaki idą za trenerem powalczyć, pograć. No, gratulujemy im do tej pory świetnych wyników. Przypominam, 2-1 w meczu właśnie przeciwko chłopcom z Lwówka i zdaje się 2-0 przeciwko ekipie gospodarza i pierwszy mecz 0-0. Tak się układają wyniki. Szymuś w trzech meczach strzelił dwie bramki. Strzelił bramkę jedną ekipie z Lwówka i jedną gospodarzowi Ostricer BC. Natomiast przed nami właśnie trzeci meczyk, kochani, z ekipą z Görlitz. To już za dosłownie minutkę 40. Natomiast chcemy powiedzieć, no zobaczcie, Ostricer strzela gola. Wybuch radości, kochani rodziców. Gratulation. Super, brawo. Na tym to polega, kochani rodzice. Właśnie są po strzelonej bramce ich pociechy, kochani. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie piłka dziecięca generuje wspaniałe emocje. Często są to emocje naprawdę jeszcze bardziej takie ostre, jak w przypadku meczu czy dorosłej reprezentacji. Zresztą no, każdy przeżywa to na swój sposób. Natomiast ja muszę powiedzieć, kochani, że teraz już jestem bardzo wyedukowanym rodzicem. Jestem przy dziecięcej piłce nożnej ponad 5 lat. Ale początki moje były no takie różne. Byłem czasami, kochani, gdzieś tam jakiś agresywny i potrafiłem pokrzyczeć. I gdzieś tam, kochani, jak w moim odczuciu sędzia pokrzywdził nasze dzieci, oj, szedłbym tam, porządki robił. Oj, kochani, no tak to było. Na początkach ja się nie wstydzę tego przyznać, natomiast wy próbujcie wszystko, aby się no, uczyć razem z waszymi pociechami. One futbolu, a my jakby wsparcia. Patrzcie, trzecia bramka wpada. Także na minutę, na 20 sekund przed końcem meczu wpada, kochani, bramka numer 3. Także myślę, że kolejne 3 punkty dopiszę sobie Lwówek do swojego konta w tabeli, czyli będzie miał 6 punktów po 4 meczach, ma 2 zwycięstwa, 2 porażki. Natomiast czy Ostrich coś wygrywał, nie umiem powiedzieć, kochani. Nie śledziliśmy konfrontacji tych niemiecko-niemieckich. Natomiast wiem, że w tej chwili, kochani, wychodzą nasze pociechy, kochani, wychodzi ekipa naszej Futbol Akademii Bolesławiec. Natomiast Futbol Akademii Lwówek, gratulujemy wam serdecznie wspaniałej postawy w meczu i w całym turnieju. Natomiast w tej chwili, kochani, wychodzi nasza ekipa na boisko. Z tamtej strony, no właśnie, kochani, ekipa z Görlitz. Natomiast zobaczcie, tam chłopak z numerem 7. No, może troszkę niższy od Gutka, na pewno wyższy od Nadi. No, ale tak to natura nasza, kochani, działa. Jeden dostaje tego wzrostu, kochani, dużo. Super, gratulation, dobry, good turnier. Good, trener poszedł fajnie, pozytywnie, na spokojnie, bez żadnych, kochani, dodatkowych, większych emocji. Natomiast w tej chwili, no zobaczmy, ruszamy. Będę się temu przypatrywał, dlatego że ekipa Czarnych, kochani, do tej pory mocno w turnieju, ona chyba wszystko tutaj, kochani, wygrywa. Natomiast patrzcie, dużo takich strzałów z daleka. No, dużo strzela z daleka, mają poukładane nogi, natomiast patrzcie, przedziera się kudełek, oj, oj, oj. Właśnie tego się baliśmy troszkę, kochani, duży chłopczyk. Mamy 1-0, jest, brawo!
pudełek poturbowany przy linii bocznej przez kolegę numer 7. Natomiast no, nie pierwszy raz jest poturbowany i nie pierwszy raz będzie. On akurat dobrze się odnajduje tutaj, ale no, chłopak tak troszkę mocno agresywnie nam potraktował tego pudełka. No ale tak to, kochani, działa. No. Pudełek na szczęście jakby nie zrażony tą interwencją. Natomiast no, boję się tylko, ale teraz dajemy bramkę za darmo, kochani. No, szkoda troszeczkę, bo taka bez koncentracji ta brameczka, jak się traci po akcji, to jeszcze, natomiast kiedy jakby dajemy pod nogi, a jeszcze temu czarnemu, kochani, to są chłopaki, tam jest ich dwóch, mają naprawdę torpedę w nogach, myślę, że zobaczmy. W każdym razie 1-1. Patrzcie, pudełek boję się, że po tym poturbowaniu nam się odwróci od meczu, oby tak nie było. Dlatego, że czasami jest tak, że jak są dużo silniejsi i naprawdę duzi chłopcy, to kudełek, kochani, potrafi jakby wyłączyć się z meczu, ale może będzie dobrze. Zobacz, chyba nie będzie dobrze, bo po zagraniu już jakby nie idzie za tą piłeczką bezpiecznie w środku, także no, skutecznie chłopak numer 7 wystraszył nam pudła. Zobaczymy. Gramy, Kudziu, gramy, Szymuś! Troszkę spróbujemy mu tutaj wlać takiej motywacji. Teraz po głowie dostał jeszcze, kochani. No, chłopak siódemką to naprawdę torpedę ma w tą nodze. Ja myślałem, że Kudeł też sadzi gnioty, ale ten siódemka to jest już w ogóle, słuchajcie, no halt taki. Jeżeli on jest rocznik 20, to naprawdę, kochani, no, jak tak dalej będzie nam tu mocno rósł. Patrzcie, Kudła. Brawo. Brawo, uważaj, Kudeł, bo to będzie faul. Graj. Przedziera się Kudełek. Dużo wyższa ekipa, kochani. Brawo, Szymuś, zablokowany strzał. Super, Szymuś, ładnie, gramy, świetnie. Słuchajcie, no często się przebija i oj, to gol. Nie, chłopak, kochani, przełożył mocno, natomiast no graj, Kudziu, graj. Szymonek jest, kochani, pogubiony w tym meczyku. Mówię, wystraszył się chyba chłopca. Brawo. Powrót. Brawo, Kacper, super. No to naprawdę nie jest łatwy mecz, kochani, dla Kudełka i chłopców. Antoine ma też mocne uderzenie, patrzcie. Brawo, Kudełek, patrzcie, wychodzi spod tej presji. Oj, znowu faul, to faul jest, panie sędzie, tak? Myślę, że to faul był. No, a może nie, sam sędzia był blisko, kochani. Może ślizgów na sali, myślę, panie sędzio, nie wolno puszczać, bo szkoda, żeby krzywdy nie zrobić maluszkom, tym bardziej, że... Mieliśmy trochę, kochani, freestylu teraz, Kudeł z piłką na plecach. No właśnie, panie sędzio, myślę, że to tak może właśnie być troszkę za agresywnie, jak się pozwoli dzieciom tak grać, bo przed sekundką już, myślę, ta sytuacja powinna być przerwana, kiedy Kudła tam nam powalali. Dlatego, że no, dajemy wtedy przyzwolenie na takie ostre granie. Ja, broń Boże, kochani, nie krytykuję sędziów, bo nie lubię tego robić. Kład! Wracać, Kudełek! Super! I szybciutko. Słuchajcie, teraz tutaj chłopak ładuje dzidę. Patrzcie. Brawo, poszedł Szymuś, kochani. Brawo! Świetnie! Brawo, Szymuś. Mamy aut, kochani. Ale ładną akcję poszedł. To myślę nasz aut, panie sędzio. No.
jakoś ja tak trochę chyba inaczej widzę ten meczyk, ale dobra, kochani, przed sekundką was edukowałem, że jestem wyedukowany rodzic, także bez krytyki staramy się podchodzić do tego meczyku. Brawo Pudełku. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji na pewno to był nasz faul. Pudełek wypuścił za mocno piłkę, odbiła się ona od kolegi w czarnym stroju. Brawo Juluś, do samego końca powalczył. No naprawdę mocny mecz, kochani. Minuta 20 do końca, także czekamy, czy uda się komuś tu przesądzić. Brawo Pudełek. Super. No zobaczmy. Tu 4-4 Antoś. O tak, świetnie. Znowu Pudełek, jak to on mówi, faulowany, natomiast tak naprawdę myślę, że Polek tutaj, kochani, z fizyką. Dawaj za piłą, za piłą! Super! Świetny mecz, kochani, naprawdę, piękny mecz. Zobaczcie. Aj, niedużo brakło. Chłopak był tutaj, kochani, jeszcze przesądził o tym meczyku, w tym strzale, natomiast no naprawdę fajne, bardzo dobre spotkanie rozgrywane. Czas zatrzymany, sytuacja techniczna, kochani, wiążemy Budka. Zobaczcie, Cieszynka, rzut na tablicę, 20 sekund przed końcem, kochani. No, gratulujemy serdecznie. No, tym bardziej, że to naprawdę mecz z serii tych bardzo trudnych, słuchajcie. Naprawdę. Tutaj, kochani, z tego meczu 3 punkty to będą, gdyby się udało, kochani, oczywiście jeszcze, aby tak było, patrzcie, patrzcie na chłopaków, patrzcie na harty. No i mamy 2-1 po raz kolejny. Super, kochani. Mamy Szymka gola, mamy 2-1. Gratulacje trenerze, gratulacje chłopcy w czarnych koszulkach. No, Kudełek odnalazł się tam, kochani, strzelił nam gola, także no jest niesamowity. Natomiast, no, jak widzicie, trzeba iść do końca, na każdą piłkę, do samego końca wierzyć. Było 20 sekund do końca. Udało się... Trenerze, fajny mecz był, nie? Fajny, trudny meczyk. Gratulacje. Dobre granie, super, gratuluję chłopcy, naprawdę. Kudzia, dawaj żółwia. Aleś tam się odnalazł na koniec. Super mecz. Brawo Julek, świetnie broniłeś. Słuchajcie, jest ekipa, także jeszcze raz im gratulujemy serdecznie.